A nad czym Polki powinny pracować? Polki, a czy my je jakoś inaczej mamy traktować niż Niemki, Holenderki? I ja się z tym zawsze kłócę, bo mamy jakiś mamy kompleks w stosunku do Zachodu, a tego kompleksu nie powinno być, uważam. Polki są świetnie wykształcone. No i to, nad czym mogłyby ewentualnie pracować, to nad pewnością siebie, bo ten brak poczucia wartości jest absolutnie nieadekwatny do wykształcenia, do rozwoju osobistego, który trwa u kobiet, u Polek praktycznie od urodzenia do końca życia, bo my cały czas uważamy, że nam czegoś brakuje i musimy się ciągle rozwijać. To jest nieporównywalne z Polakami. Ja mówię tutaj o mężczyznach teraz, bo mężczyzna, nawet jak mu czegoś brakuje, to on zawsze jest dobry, prawda? Nawet jak nie jest doskonały, jeżeli chodzi o zgrabność, to dopiero się co najadł, to dlatego akurat nie wygląda idealnie. A kobieta może być po prostu piękna, zgrabna, zadbana, ale ojej, zrobiły mi się tu zmarszczki, ojej, muszę iść w tej chwili do kliniki, bo trzeba jakiś, nie wiem, botoks czy coś innego. Nie powiem po co, bo jeżeli mamy się dobrze w tym czuć, ja sama z tego korzystam, akurat nie z botoksu, ale z takich delikatnych zabiegów i jeżeli to mi służy, to czemu nie? Uważam, że to jest dla ludzi, ale nie powinnyśmy się zmieniać w kogoś innego, tylko po prostu korzystać z tych dobrodziejstw, żeby nie zmieniać urody, ale żeby po prostu ją tylko troszeczkę poprawić, żeby wyglądać świeżo. Ja akurat chodzę do takiej kliniki, w której lekarz i cała obsługa najpierw rozmawia, najpierw pyta, najpierw poznaje osobowość i potem dokładnie odnośnie do tej osobowości dopasowuje się po prostu ten świeższy wizerunek, ale nigdy się nie zawiodłam, po prostu zawsze jestem zadowolona, jest długa rozmowa i efekt jest, nie? Jakbym powiedziała, ile mam lat, to byście powiedzieli, że jest dobry efekt.